Tutaj rośnie jeden z najbardziej uprzykrzonych chwastów polnych, a mianowicie ostrożeń polny. Jest to roślina kolczasta, zwana często ostem, ale ma też swoje dobre strony. Bardzo często siadają na kwiatach ostrożenia polnego pszczoły. O, tutaj widzimy. Albo trzmiele. Jest to roślina miododajna. Czasem też widać gdzieniegdzie motyle. O, tutaj fruwała rusałka pawik niedaleko, ale już poleciała. O, tam leci. Ostrożeń polny kwitnie na fioletowo. Jest rośliną wieloletnią. Ma kolczaste liście. O, tutaj znów widzimy trzmiela. A tutaj niewiele dalej widać egzemplarz ostrożenia polnego, który już owocuje. Już ma koszyczki z dojrzałymi nasionami. Chociaż jeszcze tutaj jeden kwiatek kwitnie. O, proszę. Owoce, podobnie jak u mniszka lekarskiego, roznoszą się za pomocą puchu kielichowego. Widzimy, że już niektóre są dojrzałe i wyglądają o tak. Roznoszone są przez wiatr. Są wiatrosiewne. O, tutaj widać rozsiewający się już owocujący ostrożeń polny. Gdzie jeszcze kwitnie. Widać puch kielichowy. I tu również widać kwiatostany, które jeszcze kwitną, i koszyczki, które już przekwitły, już są owocostanami i rozsiewają się. Ostrożeń polny. O, gdzieniegdzie jeszcze usiadł mały trzmiel. O, a tak wyglądają ostrożenie polne, już owocujące na wsi, po deszczu. Widać, że ten puch już nieco zmógł. Ale oczywiście wyschnie i będzie się rozsiewał. Gdzieniegdzie jeszcze kwitną. Tutaj natomiast widzimy już inny gatunek ostrożenia. To ostrożeń lancetowaty. Z długimi, ostro zakończonymi liśćmi. Tak jak lancet. Stąd nazwa lancetowaty. On również jest rośliną miododajną. Ma większe kwiaty. Tutaj widzimy, że trzmiele siadają na tych kwiatach, czy właściwie koszyczkach. No i właściwie, mimo swojej kolczastości, jest rośliną bardzo ładną. O, i tutaj widać piękny, kwitnący egzemplarz ostrożenia
lancetowatego. Widać fioletowe koszyczki i zaostrzone kolczaste liście. A tu rośnie jeszcze jeden gatunek ostrożenia, ostrożeń warzywny. O, akurat wylądował na nim trzmiel. To jak dla rodzaju ostrożeń gatunek troszkę nietypowy, bo nie ma kwiatów fioletowych, ma kwiaty takie brudno-żółte, troszeczkę gdzieniegdzie z odcieniem bordowym. O, ten trzmiel teraz ucztuje. Widać to dobrze. Ostrożeń warzywny też nie ma właściwie kolców. No, niektóre listki są takie szorstkie. Na blaszce liściowej są takie małe jakby kolce, ale to właściwie nie może ukłuć. To jest coś zupełnie innego niż u innych ostrożeni. No a liście ostrożeń warzywny też ma zupełnie inne. Ma takie wielkie, takie troszkę jakby liście akantu. O, proszę, tutaj liść ostrożenia warzywnego. No i jak też wskazuje nazwa, kiedyś był jadany jako warzywo. Chyba jeszcze dziś niektórzy lubią go robić jako taką atrakcję. Można te główki ukisić. Łodygę ma grubą, pozbawioną kolców liście, jak mówiłem, troszkę szorstkie, podobne do liści akantu, takie pierzastosieczne. No i koszyczki brudno-żółte, później po zaowocowaniu one się rozpadają w taki puch. Tutaj mamy jeszcze pąk, z którego wydobędzie się nowy koszyczek. Ostrożeń warzywny. O, i tutaj bardzo ładnie widać kwitnące ostrożenie warzywne. Pierzastodzielne. Rośnie na terenach podmokłych, dlatego tutaj tak dużo komarów.